coś sobie. Znalazłaś go? Szukałaś go? Zabrałam to. Zabrałaś mu batona, który on zabrał? Jak śpisz, nie. Jak śpisz, to co? Nic batona. Napisał wam, zniszczył wam koszulki. Nie widzisz? Dotknij, zobacz jak wam porwał, poobcinał. Kto nie wykonał zadania, napisał. Wczorajszego, zobacz. Kto nie wykonał zadania, a tu napisał Mati, Lila, Psikus albo Cukierek. Nie wykonałyście zadania, nie zrobiłyście pompek i przysiadów wczoraj. I przez to wam zniszczył bluzki szkolne. Zobacz jak je zrobił. Zobacz, dotknij. Że porwał. Działaś? No, niezły numer. Widziałaś, co zrobił z tą bluzką? Tamtą też. To mnie poobcinał. Napisał Maty, Lila, Psikus albo Cukierek, a tu napisał. A kto nie wykonał zadania wczorajszego? Matej? No, Maty i Lila, Słodycz albo Psikus. I on jeszcze tą princesę waszą trzymał, ale Lila mu wyciągnęła. Nie wykonałyście pompek i przysiadów? Naprawdę? Zobacz, jak nie wykonujecie zadania, to on wam niszczy ubrania. A jak ci następnym razem weźmie najlepsze dżinsy albo najlepszą bluzkę? Ciemno, moi drodzy, dzisiaj po prostu jest poranek, leje deszcz, 12 stopni ma być dzisiaj, ale jest tak ciemno na zewnątrz, że aż ciężko się nagrywa. Włączone mam teraz dwa światła i naprzeciwko okna. A Lilusia, Lilusia jeszcze sobie tutaj, zobaczcie, czyta o poranku książeczkę. Nie przeszkadzam Lilusi i jak skończysz czytać, to przyjdź z Matysią otworzyć okienko. No, kalendarz, dokładnie. No i dobra dziewczyny, które dzisiaj okienko? No to szukamy. Raczej idą po kolei po jednej stronie. Tak. Bo nam się nastroik tutaj zwali. Dobra, zamykamy. Ale jest dziesiątka. I Lila ma kartkę? Czy tam na kartce coś jest napisane? Z przodu, pod kartką albo gdzieś? Tak. Daj, przeczytam ci najpierw to, bo będzie ci ciężko mnie rozczytać. Proszę, daj kartkę. Poczekaj, Matysiu, z otwarciem. Więc tak. Co kładziemy pod obrusem na stole wigilijnym? Odpowiedzi są trzy. Jemioła, sianko, roztopiony wosk. Co kładziemy pod obrusem na stole wigilijnym? Jemioła, sianko, roztopiony wosk. Nie! No pewnie, że sianko, nie pamiętacie? Ja myślałam, że to było ten hen. Co? Te żółte sianko. Że siano jest jemiołą? No, albo to. Jemiołę się wiesza wysoko i pod nią się co robi? A! Co? Całuje. No tak! Ciekawe, co jest w środku. Macie? Nie mów! Nie mówi ci. Co to jest, dziewczyny? Co macie? Nie wiem. Pokaż do kamery, bo przecież nikt się nie domyśli, jak pytyłem. Macie filc, Matysiu.
z którym pracowałyście na warsztatach w Polsce. I możecie sobie ponaklejać na kubek, na kartkę, zrobić swoje własne kreatywne ozdoby. Jej! Także dzisiaj jak wrócicie... Klejące? Chyba klej by był do tego potrzebny, zobaczymy jak to będzie. A może to przyszyć można? Kochani, my już jedziemy do szkoły. I dzisiaj mamy dance club w szkole. Po szkole. Po szkole. A jutro ty na łyżwy. No jutro ja na łyżwy. Fajnie. Jaką mamy pogodę? Jest bardzo mokro. Ja też będę na łyżwach. Nie, ty nie będziesz. Nie, to Year 5 ma łyżwy z Katie. Year 5 i 6. Musimy zobaczyć z tatą bilety, wiesz, na łyżwy, bo jeszcze nic nie rezerwowaliśmy. I stoimy w korku. I stoimy w korku. Tak, i pada deszcz? Pada deszcz. Jest niezła ulewa. Magysia ma łyżwy, tak. Zamiast mieć play, czyli zamiast robić show. Mamy 4 minuty. Mamy 4 minuty do dzwonka, stoimy w korku, a do szkoły mamy no, dosyć blisko, więc jest szansa, że na styczek dzisiaj. Jak mamuszka dzisiaj na styczek wiezie. I dzisiaj też. Bałam się też, wiesz co, jeszcze przerwę, żeby dzisiaj może samochód jakoś nie odpalić albo coś, bo dawno nie był odpalany, stał tak długo. Ale na całe szczęście, no niech jedzie, co ona robi? Ale na całe szczęście okazało się, że odpalił, nie? Bez problemu. No. I dzisiaj też mamy plany, żeby ubierać choinkę wieczorem. Będziecie miały siłę? Tak, będziemy mieli dużo siły. Wiesz jaki jest minus, że nam się sypie choinka już. Bardzo się sypie nasza choinka. Bardzo. Jest jakaś jodła, ale naprawdę musiała być nieświeża, bo sypie się mocno. No. Teraz jak będziemy ją ubierali, to nam możliwe, że się cała wysypie. I zostanie nam tylko takie drzewko puste z ozdobami. Kasia, zobacz. Pomachamy Kasi. Moi drodzy, jest taka zawierucha, tak wieje, że po tych 12 stopniach to nic nie będzie. Ja już zmykam do domku, idę na jakieś śniadanko i odezwę się do was później. Zobaczcie, jakie piękne śniadanko i smakowite zrobił mi mężuś. Oczywiście nie dam rady tego wszystkiego zjeść, ale jest przepiękne i powiem wam, że już normalnie ślinka mi cieknie na sam widok. I znowu się ubrałam, tym razem w kurtkę z kapturem, bo dalej jest ulewnie i bardzo, bardzo dzisiaj wiecznie, naprawdę pogoda jest, zobaczcie jak jest ciemno w mieszkaniu, stoję przy oknie. Musimy iść do sklepu i kupić przedłużacz, ponieważ dzisiaj będziemy ubierać choinkę, trzeba powiesić lampki i tak dalej. No i jak widzicie, choineczka jeszcze jest nieubrana, także już naprawdę czas jest u nas, dziewczyny już się nie mogą doczekać. No i w związku z tym zbieramy się, ubrałam się troszeczkę cieplej niż raniej, ubrałam się troszeczkę cieplej niż rano, jak zawoziłam dziewczynę. Także zmykamy do sklepu, zobaczymy co tam nowego. Dawno mi nie było. I kochani, szybki haul zakupowy, pieprz, przedłużacz, jak widzicie, na tyle, widzicie jakie mamy złącza, takie. I zaraz wam pokażę co jeszcze, tylko zabiorę tutaj, zaraz wam pokażę co na choinkę, bo przecież nie może zabraknąć ozdoby choinkowej. O, takie dwa pawie srebrne, błyszczące i mają tutaj takie, wiecie, zaczepki, to kupiłam w Tesco, 2 albo 3 funty. Za ten dwupak. Niedługo szykujemy się do pierniczków świątecznych, jakichś ciasteczek, więc zestaw, o proszę bardzo, takich ozdób niebieskich tym razem, taki wiecie, zimowy klimat.
I największa rzecz, tylko muszę tu przesunąć, to jest taki sweterek, który zakupiłam dla Matysi. Dla Lili niestety nie udało się kupić, nie było rozmiaru. Był jasny, ale taki wiecie, na granicy tego, że byłby na nią dobry, więc stwierdziłam, że na jeden sezon to mi trochę szkoda. A Matysi wzięłam większy, żeby mogła go użyć także sobie za rok. Więc on tak wygląda, jak widzicie, z takim pięknym reniferem. Dzisiaj u nas też była promocja minus 25% na swetry. Swetr kosztował 16 funtów, minus 25%, minus 4 funty, 12 funtów zapłaciłam za taki sweterek dla Matysi. Idziemy zobaczyć, co tu mamy w dziewiąteczce. A, wczoraj była dziewiątka. W dziesiąteczce. Ja nie wiem, jak ten tata włożył te herbaty, że ja nie mogę tego otwierać. Tata, jak ty wkładałeś te herbaty, że ja nie mogę tego otwierać? Jak wkładałeś te herbaty, że ja nie mogę ich... A wiesz co, no nie da się ich wyciągać. O, przycinają się. No i dobra. Mega się przycinają. No bo nie było to łatwe, żeby... Tak? Za duże jednak na to okienko? No i dobra. Jaką mamy dzisiaj herbatkę? Angielska herbatka Earl Greya. O, jak wyciągnę dzisiaj kubki w końcu świąteczne, to sobie wieczorem robię taką herbatę. Ale tatuś, ty lampek tutaj nawłączałeś. Ile tych kompletów mamy działających? Nie wiem. 6-7 widzę, a reszta już nie działa z tamtych? Chyba 3 nie działają. Zawsze tak jest co roku. Dajcie znać, kochani, w komentarzach, czy u was też tak jest z lampkami. Chociaż mamy też tamte niebieskie, najbardziej lubię. I one ile mają? Już 13 lat, no nie? Nie, tamte niebieskie, zobacz. Do tego. On ich jest mało, uwielbiam je. Nie obok, nie obok, te obok, tamte. O, te są najfajniejsze, moje ulubione. Bo one tak gasną. Ale to są takie gasnące. A, to te takie, ale jak one wyblakły. Nie, one były mocniejszego koloru. Ale tatuś szykuje, ubierzemy lampki, jak dziewczyny wrócą, to możemy ubrać sypiącą się totalnie choinkę. Dobra kochani, zabieram się za robienie lampki w butelce. Jeszcze nigdy nie robiłam, ale spróbuję wam pokazać, jak to się robi. Mam tutaj, jak widzicie, butelkę po whisky. Teraz wszystkie naklejki, chcę się wyspyć, umyć ją dokładnie i tak dalej. Mam tutaj takie lampeczki, starałam się, żeby były jak najmniejsze i nie za duża ich ilość. Mam też tutaj takie kryształki, jak widzicie, zakupiłam, które będę chciała nasypać do tej butelki. I takie tutaj srebrne ozdoby. Jeśli by mi się nie udało zrobić tej ozdoby w butelce, to mam tu kielich, w którym mogę zrobić naprawdę fajną ozdobę, wyjąć kwiata. Także bierzemy się do dzieła. Mam już przygotowaną butelkę. Powiem wam, że usunięcie tych naklejek nie było takie proste. Ślady, które wam zostają po naklejkach, usuwałam, zaraz wam powiem czym. Cleanerem do paznokci. Myślę, że tak samo zmywasz do paznokci byłby dobre, ale cleanerem plus normalny papier i tak, o wiecie, tarłam. Butelkę suszyłam, powiem wam szczerze, trochę suszarką. Nie polecam, ale przyspieszyłam dzięki temu wysuszenie jej w środku. Nie wiem, czy mam ostrość. Ostatnio coś słabo z ostrością. Powinnam mieć to wyżej. Ale dobry ten boczek. Dobra, moi drodzy, butelka gotowa. I teraz spróbuję przesypać. Mam tutaj takie kryształki. O, tak one wyglądają. Jak je otworzę, to boję się, że się wysypią. Właśnie! Fajnie byłoby je przesypać przez... jak to się nazywa? Lejek. Już miałam lejek, nie? Mieliśmy gdzieś lejki. A co chcesz zrobić? Na lejkowe? Nie. Przesypać kryształki przez lejek. Wiedziałam, że to powinno się tajniej. O, zobacz, a mam zestawy lejek. No i bajerant. Wiesz, jak bardzo pasuje? Idealny mam ten lejek. No, superowo. I zaczynamy przesypywać kryształeczki. Ale git. Za dużo naraz i zapchałam. Śliczne są te kryształki. Trzeba przesypywać, bo inaczej zapcha nam się lejek. Już mi się znowu zapchał. Okej, dobra. To jest jak magiczny pył, wiesz? Nie słyszałam. Tak, jak dzieci, nie? Ale ciężko i tak to się przekłada, nawet z tym lejkiem. Nie jest łatwo. Bo lejek powinien być okrągły w środku, a on jest jakiś...
Zaraz ci pokażę, jaki on jest. Lejek jest trochę do kitu, bo jest, zobacz. Zobacz. To chyba ręcznie będziemy wsypywać do tego. No i moi drodzy, mamy już w końcu kryształy w butelce. Łatwo nie było. Kilka mi pospadało, raz mi się coś tam rozwaliło, pod stołem były, jeszcze tu wyszukuję. Tak wyglądają kryształki o butelce. One na razie się tak okleją, tą butelkę, ponieważ ona jest jeszcze wilgotna odrobinkę. Kolejną rzeczą, jaką musimy zrobić, to jakoś wepchnąć do środka lampki. Ja je tutaj rozwiążę. Ja nie będę tej butelki, tak jak widziałam na niektórych filmikach, przewiercała. Tylko spróbuję po prostu włożyć je. Mam koloru czerwonego te lampki. No i będziemy kombinować teraz, jak je tutaj włożyć do środka. Wiecie co? W tym momencie widzę, że jest to całkiem proste. Może Wam tu zdejmę niżej. System jest taki, że lampkę trzeba kierować ku dołowi, wtedy łatwiej wchodzi do środka. To przyklejałaś to jakoś? Tak? Nie, po prostu tak jeszcze jest wilgotna w środku, wiesz? Ale wiesz co, szkoda, że nie szkoda, bo jak... Sklejem. No ale... A poczekaj, a możesz się wstrzymać? To ja ci też lakierem teraz... Co masz, brokat? Glitter albo... Stwierdziłam, że tak fajnie się okleiły te kryształki, że psiknę lakierem do środka, żeby może się, wiecie, utrzymają po prostu na tych ściankach. Wszystko w butelce, ale słuchajcie, tył tych na baterie lampek można przykleić taśmą z tyłu, widzicie, opakowanie i tak jest przeźroczyste i tak po prostu stawiać. Ja Wam teraz zapalę tą lampkę w butelce, żebyście zobaczyli, jak ona wygląda w tym momencie. Widzicie, ona na żywo jest bardziej połyskująca, ale to jeszcze nie wszystko, bo mam tutaj takie o naklejki, którymi zaraz ozdobię. No całe to po prostu tą butelkę i bez problemu zamknęło mi się nawet korkiem odrobinę to opakowanie. Moi drodzy, wygląda skończona lampka w butelce. Z tyłu na plastry uczepiłam całe, to widzicie, tą baterię i jak będzie stało sobie na półce, to w ogóle nie będzie widać tej baterii. Okleiłam, tak jak widzicie, takimi kolorowymi, nie kolorowymi, tylko srebrnymi ozdobami, kryształkami. W środku też są kryształki, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Godzina 16:20, leje, pada, wieje, no powiem Wam, że dzisiaj ta pogoda cały dzień się tak utrzymała. Fajna jest ta ozdoba w butelce, powiem Wam, ślicznie wygląda, jest bardzo prosta w sumie do wykonania, robiłam ją pierwszy raz i naprawdę żadnej trudności, trzeba się przygotować, jak najmniejsze lampki kupić, żeby było ich nie za dużo, można z tymi kryształkami lub bez, naprawdę możecie sobie pokombinować, a taka lampka nie jest tylko świąteczna, możecie ją trzymać całym rokiem. Co jeszcze miałam Wam powiedzieć, że wracamy, dziewczynki zjedzą zupkę, którą z wczoraj mamy obiad, widzicie, z wczoraj, także fajnie, później jakąś zrobię kolację jeszcze na ciepło, a będziemy ubierać choinkę, o ile uda się ją ubrać, bo tak jak Wam mówiłam, choinka się sypie niemiłosiernie. Jak było na Danskabie? Fajnie. Tak? Podobało Wam się? Zrobiliśmy więcej tańca. No. Moje koleżanki przyszły też. Fajnie, ja widziałam właśnie Twoje koleżanki z klasy. Koleżanki Ruby, Sele i Reed. Super! Uciekamy do domu, bo choinkę ktoś musi ubrać. Rusiu, dla Ciebie kupiłam. Twoje ozdoby świąteczne. To są piękne, świecące, pokaż. Teraz się przepięknie świecą, pawie. Fajne. A tu mam prezent dla Matysi.
nie miałaś swetra świątecznego. Mój koleżanka ma taki! Naprawdę? Nie pamiętam, która, ale jedna ma taki. Ale śliczny. Dziękuję! Teraz muszę znaleźć tatę. Tata! Tata poszedł na chwilę. Zaraz przyjdzie. Fajnie. Dziewczyny, co wy robicie? Ubieracie choinkę? Mati 2016! 2016, no. I to też! Pokaż. To są takie, kochani, ozdoby, które dziewczyny robiły nieraz w szkole. No i te, tak samo. I to jeszcze nie odpadło. No wiem. To jeszcze nie odpadło, to jest... So it continued both day and night. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Wykonać zadanie elfa. I lampeczki. No proszę. Pompki pierwsze. 5 pompek, dziewczyny. Ja nie umiem robić takie dobre. Ale umiem. Super. 2, 3. Matysia, 1. Raz, 2. O, Matyś, dawaj. Raz, 2, 3, 4, 5. Lila! I 5 tych przysiadów? Przysiadów. A jak się teraz? O tak, raz. A. 2, 3. Już mnie zaliwa. Róbcie, bo Elwa na psoci znowu. Zrobiliśmy 3. I otwieramy okienko numer 10. Gdzie mamy dziesiąteczkę? Jest, tutaj będzie dziesiąteczka. No i to jest pierwszy od kilku okienek zapach, który mi się podoba. I to jest Pink 999. Czy on już nie był? Jeśli ktoś z was pamięta, dajcie mi znać w komentarzach, bo coś mi się zdaje, że coś było z końcówką 999, jak mówiłam coś o Chanel. Ale on jest ładny, ten zapach. No i dobra, zamykamy kalendarz. A ja na dzisiaj kończę vlogmasa i słuchajcie, jutro będą dodane te pozdrowienia, które obiecałam, także wyczekujcie ci, co chcieli być pozdrowieni. Mam nadzieję, że nikogo nie pominę. Jak pominę? A jakbym pominęła, to bardzo przepraszam. Zrobiłaś lekcję. Ale nie całe. Ale jest to, nieźle. Godziny Lileczka się uczy. No dobra, to na dzisiaj starczy. Później jeszcze czytanie. Ila chodzi w mojej sukience, tak ubierała choinkę. Więc tak, kochani, pamiętajcie, pisaliście komentarze, jutro są pozdrowienia. No mała, co ty wyprawiasz? Humorek dopisuje. A ja się żegnam już pomału dzisiaj, wiesz? Okej. Okej, no to trzymajcie się, moi drodzy. Pa! Pa.